Cześć, witajcie, siemaneczko, jestem Brecio, witam w kolejnym odcinku na chillu, nareszcie jest odcinek na chillu. O czym się porozmawiamy? O moim kanale tak ogólnie. To będę nagrywał, co się będzie działo i jeszcze może porozmawiamy. Nie no, chyba tak ogólnie sobie porozmawiam, nie? Ktoś mi przyjdzie do głowy, to po prostu sobie o tym powiemy. Gramy sobie w Netfor, Speed Most Wanted, tutaj gram Renault Clio. Ach, widzicie. Zrobimy sobie przy jakimś wyścigu, może z Blacklisty. Musimy zrobiliśmy milestone, musimy wygrać 4 wyścigi. Weźmiemy sobie może... Tu są dwa okrążenia po 6-5 mi, to jest długie. To sobie możemy wziąć. No ale tak. To będzie mi się będzie na kanale znajdować. Dobra. Mówię na kanale. Będzie się znajdować tak. W tygodniu chcę nagrywać horrory. Wszystkie horrory na hardzie. Oczywiście będę przychodził, więc musicie mi w komentarzu napisać. Taki horror byście chcieli u mnie zobaczyć. I dalej. Nie w tygodniu, tylko w tygodniu. Bo w poniedziałku do piątku horrory, nie? W weekend mam zamiar nagrywać jakieś takie na chillu albo jakieś inne takie gierki. Zwykłe. Ja codziennie pomyślę jeden odcinek albo dwa w tygodniu też. Mam zamiar nagrywać w tygodniu po dwa, w weekend po trzy, ale zobaczymy jak to po prostu wyjdzie u mnie. Dalej. Ja powiedziałem, nie? Co nagrywam aktualnie? Aktualnie nagrywam Outlasta, wiecie, Layers of Fear i aż Counter-Strike się w tygodniu pojawi. Mam drugi levelek, niedługo trzeci, będą normalne rankedy 40-minutowe. Może być ciekawie, jak mi pójdzie na rankedach. Na Faceitie mi tak średnio szło. Dalej, pytanka zadawajcie w komentarzach, to będę na tej serii odpowiadał. Więc spokojnie. Dalej, jak gdy przed tym, jak mi padł zasilacz, właśnie rozmawiałem tutaj o tym moim kanale przy Battlefieldzie, Battlefield 2 i był temat o mięsie i o żarciu. Bo ja jestem ogólnie wegetarianinem, tak się przyznam, od 2 miesięcy, to od 2,5 miesiąca, chyba prawie 3 miesięcy. Już nie pamiętam dokładnie, już 2-3 miesiące jestem wegetarianinem, czuję się dobrze. I dokładnie rozmawiałem o tym, że czy nie znajduje się mleko. W każdym produkcie teraz, zobaczycie, znajduje się mleko albo jakiś tłuszcz wieprzowy, cholera wie co. Na przykład kupuję sobie, że jest pierogi ruskie, tak? Z serem, nie? To po cholerę mi tam wieprzowy na przykład już, nie? I chuj, przegrałem wyścig, ja pierdolę restart. Pierogi inne są sobie grzybami, tak samo tam jakieś sobie odmiany, mięcha i tylko gówno. Przecież to pierdzielą. Ale no to wiadomo, no ja nie chcę wam mówić nic takiego, nie? Że mięso niezdrowe, no bo jest niezdrowe! Znaczy no i po prostu mięso to jest niezdrowe i... Nie chcę wam na siłę nic mawiać. Chcecie to jedźcie mięso, ja wam nie zabraniam. Tak daleko mówię po prostu, że o tych produktach, nie? Zapraszam do hejtowania, nie? Od razu. Zapraszam do hejtowania i tak dalej. Dobra, o czym jeszcze mogę z wami porozmawiać? A właśnie, na 100 subskrypcji pojawią się specjale. To nagrać na 100 subskrypcji jakieś inne, parę specjali chcę nagrać. Chcę nagrać jakiś challenge. Czyli nie samemu będę w tym challenge'u, chcę nagrać challenge. Z osobą żeńskiej. Oczywiście wrzucę unboxing zasilacza, bo myślę, że wyszedł fajnie i zajebiście mi się podoba. I dalej. I jeszcze chcę wrzucić jeden challenge. A mianowicie
A mianowicie... z oglądaniem śmiesznych filmików, w tym co się zaśmieje po prostu... je ostrą przyprawę, tak? Czy ostry sos. Znacie to już z neta, nie? Ale można wrzucić. Ja taki, ja lubię ostre rzeczy, ale takich zbyt ostrych rzeczy po prostu nie lubię. Znaczy nie lubię, lubię, ale mnie strasznie piekło mi... Ostatnio prawie zwymiotowałem, jak zrobiłem... Nie wiem, czy ktoś właśnie zorientuje, co to jest tofu czcinica, to jest taka jajecznica bez jajek. Gdzie jajecznica bez jajek? Jajecznica po prostu z tofu, no tofu czcinica, no. Znowu kurwa, przegrałem jebany wiśnie. Kurde! Dobra, dalej. Jeszcze jakieś tematy. Nie no, co ogólnie robię? Co ogólnie robię, to ja ogólnie sobie siedzę w domu i nie robię nic. Jestem śmierdzącym, pierdzielonym leniem i siedzę tutaj i gramy w gry. I nawet mi się nie chce, jak zauważyliście, nagrać jednego odcinka z jakiejś gry i wrzucić do zmontowania po prostu. Zajmuje to 20 minut. Nagranie odcinka. Przekonwertowanie go do pół godziny. No. Odejść tutaj. Dobra, zwalniamy. Teraz szybko speedzik. Dobra, na chwilę się zaciąłem. Dalej. Dzisiaj jeszcze się powinien pojawić jeden odcinek. Znaczy to taki live, to znaczy to taki live, tylko że offline. Dobra, i to też dzisiaj się powinien pojawić jeden odcineczek, taki już jakieś normalne gierki myślę, że z Plague Inc. Plague Inc. się pojawi, taki odcineczek od Yandere Simulatora, ale bardziej mi się to splaguje. Powiedzieć Wandera bym chciał sobie znaleźć jakąś osobę do torturowania, a nie mam pojęcia o co tu chodzi. I zobaczymy, albo Plague, albo Yandere Simulatorek. Wygraliśmy odcineczek wygraliśmy. Wygraliśmy tutaj już wyścig. Zajebiście 2 minuty 5 sekund, nam to zajęło 6. Dobra. Napiszcie mi w komentarzu, co kurwa z tym chodzi. To wszystko, bo ja tego nie kumam. Turbo bym sobie ustawił, ale... wiem dokładnie jak to zrobić. Zobaczcie, co chodzi. No nic, sobie wezmę na lewo. Dobra, skoczymy sobie tutaj do tego. O, jeszcze będzie jeden odcinek na testowidzów. Pokażę wam oczywiście mój sprzęcik, nie? Tutaj wstawię kompa, wszystko, bo jest co mówić. Jest co mówić, czym tutaj operuję, bo to nie jest to nie są normalne rzeczy. Ja nie mam zwykłego pop-filtra, ja mam oryginalny pop-filtr. Ja nie mam zwykłego chłodzenia do kompa, ja mam oryginalne chłodzenie do kompa. Ja nie mam zwykłego oświetlenia jak wszyscy, ja mam oryginalne oświetlenie jak wszyscy. I tu jest po prostu dużo do mówienia, naprawdę dużo do mówienia. Weźmiemy sobie jeszcze chyba jeden taki ten wyścig. Mamy dwa... jeden mamy zrobiony, ej, what the fuck. Nie zaliczyło nam, ej, ja pierdolę, ej. Jakiś krótki, 3-6 mili, tu jest to. 3-6, tu jest 4-2. Ten 3-6 jest najkrótszy, widzę. Dobra, może nam się uda wygrać ten 4-2. I wygramy ten wyścig i będziemy zakończyć. Myślę sobie, to jeszcze no, mogę powiedzieć sobie... Wiem tam w jednej z pierwszych odcinków, że mam deprecha i tak dalej, że możecie mówić, że mam deprecha, ale mi to na razie przychodzi. Jest wszystko dobrze, jest zajebiście. I tak dalej. I zapraszam widzów do zapisania w komentarzach, że są... zapisania w komentarzach pytań i tak dalej, że chcą nagrać jakiś odcinek, to zapraszam na TeamSpeaka. Jego nazwa i IP jest podane tutaj oczywiście w tyle kanału.
czy vloga, jak już tam woli. Tym zapraszam na to IP. Najpierw napisanie w komentarzu po prostu, że będzie i tak dalej, tak dalej. I o której godzinie, czy może, to ja napiszę, że tak, napiszę godzinę w komentarzu, o której tam będę i tu się nagrywamy. Mam czyste ESA, czy nie wiem, Wartzabów na gadu, Wartzab na gadu gadu, jak widzieliście, mam serię na gadu, jedna gadu gadu, więc zapraszam. No gdzie? 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 No nie no! Pierdziele, się nie mogę w żadnej grze skupić, nawet w ser, nawet Wartzaba. Za cholerę. No, jak ktoś by chciał grać CSK, to polecam zagrać CSK w nocy, gdzieś tam, nie wiem, 11, nie wiem, po 10. I wtedy mi dobrze idzie, bo w dzień za chwilę mi nie idzie w CSie, bo sprawdzałem, a wieczorkiem jakoś tak idzie naprawdę dość dobrze w CSa. Więc wieczorkiem zapraszam do grania. Counter Strike. Jedź. Yes. Dzisiaj dostaliśmy zaproszenie od Zygmunta Heizera do polubienia jego stronki. No i nie wiem, no... Nie wiem, o czym wam mówić. Piszcie w komentarzu, po prostu powiedzieć to, potem powiem, opowiem, na przykład podacie mi jakiś temat, albo nie wiem, o terrorysto, na przykład, czy o tej dramie Gimpera z Atorem na przykład, albo, że mam opowiedzieć na przykład o soku wielowarzywnym, albo na przykład o moim kubku do... z tym, nie z kluską, tylko z rurką, bo ze słomką plastikową do picia wody i tak dalej. I to było na tyle chyba, nie? No to subskrybuj, lajkuj, komentuj, no i się ma do czego.